Dzień dobry. Serdecznie witamy społeczność szkół imienia Józefa Piłsudskiego. Ten dzień jest dla nas szczególny. 12 maja 2015 roku obchodzimy 80. rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. Jednocześnie 3 sierpnia 2015 roku świętujemy 100. rocznicę bitwy pod Jastkowem. Krwawe walki trwały 4 dni. 3 sierpnia 1915 roku Rosjanie ponieśli klęskę. Polacy, 4. Pułk Piechoty oraz 1. Brygada Legionów Polskich, dowodzona przez Józefa Piłsudskiego, wkroczyła do Jastkowa, niosąc upragnione zwycięstwo.
pazur. Wyrwany, szumny, goniony lub gniewny. Trudno szukać czegoś, co bardziej bliskie polskiej duszy. Żywy i dostojny, a jednocześnie pełen fantazji. To on stał się symbolem Legionów Polskich. I tych we Włoszech z 1797 roku i kolejnych, aż po Legiony Polskie w czasie I wojny światowej. Ale Mazur, choć żywy i dostojny, potrzebował kogoś, kto go poprowadzi. I tu otwiera się galeria postaci, od Napoleona i Dąbrowskiego, przez Mickiewicza, Chrzanowskiego, aż po człowieka szczególnie nam bliskiego, Józefa Piłsudskiego. I wszystkich, którzy wiedzieli, że będziemy dziś mówić o dumnym Mazurze, którzy przeszli w tym celu Trebbię i Hohenlinden, walczyli pod Rokitną i Łowczówkiem, przeżyli, bądź nie, Jastków i Kostiuchnówkę. Przewrotnością losu jest to, że nieszczęście pierwszej wojny nam, Polakom, przyniosło szczęście. Kierować się na wschód, odnaleźć miejsce otoczone metalowym parkanem, na którym znajdują się drzewa. Przekazuję tutaj wam dwa znicze. Jeden proszę złożyć na pomniku poległych. Drugi znicz proszę złożyć na mogile bohaterskiego sanitariusza Rochwały. Tutaj macie rozkazy. Wykonać.